Cześć, moi kochani, witam Was w cyklicznej serii, w której rzucam Wam koło ratunkowe i ratuję Was przed pójściem do kina na seans, który może być dość niebezpieczny w swoich skutkach. Mowa tutaj o najnowszej produkcji z King Kongiem, czyli Godzilla i Kong Nowe Imperium. Film, w którym nie ma ani jednego elementu, który by mi się spodobał. No, może z wyjątkiem ostatniej, efektownej, szczególnie na dużym ekranie, sceny walki między potężnymi bestiami, która kończy całą produkcję, ale szczerze mówiąc, nie jestem do końca przekonany, czy warto się przemęczyć niespełna dwie godziny w kinie, żeby doświadczyć tego ostatecznego po pojedynku, ostatecznej potyczki. Wydaje mi się, że jest to film, który spokojnie można obejrzeć w streamingu. I od razu zwracam uwagę, że nie jest to produkcja aż tak żenująca i tak słaba jak chociażby ostatni ant -Man. dlatego zwracam uwagę, że może warto to obejrzeć mimo wszystko w streamingu. Ale słuchajcie, no. Nie jest to lekki orzech do zgryzienia. Zacznijmy po kolei o wszystkich elementach, sobie tutaj opowiemy. Zacznijmy od fabuły. I tak, ja wiem, że fabuła w przypadku filmu, w którym potężne bestie walczą ze sobą i starają się zniszczyć, używając różnych specjalnych mocy, nie do końca jest elementem, który musi świecić przykładem i musi stać na jakimś gigantycznym poziomie. No ale jest to jeden z elementów konstrukcji filmu i warto go również ocenić. Fabuła mogłaby tu praktycznie według mnie nie istnieć, mimo że twórcy wyraźnie. Starali się zaimplementować kilka elementów, szczególnie opartych o konstrukcję poszczególnych bohaterów, które mogłyby lepiej wybrzmieć. Ale nie wybrzmiały. Słuchajcie, na ziemi spoczywa sobie godzilla, co pewien czas się budząc i z kimś tam walcząc, pod ziemią w tej dziwnej krainie, do której dostaje się dostajemy się poprzez portal, było to już zaprezentowane w poprzedniej części filmu, spoczywa King Kong. Pewnego razu king Kong zaczyna chorować, boli go ząb, więc chłopak wychodzi na zewnątrz, żeby ludzie sprowadzili dentystę i go wyleczyli. I nie, ja tutaj nie wyolbrzymiam, naprawdę King Konga boli ząb i musi wychodzi na zewnątrz, żeby mu ktoś pomógł. To nie jest żart, serio, tak została zbudowana ta fabuła. No i ludzie sprowadzają szalonego weterynarza, chłopa, który się zna na leczeniu wielkich tytanów, no i mu tego zęba wymienia. Przy okazji, jako że King Kong wyszedł na zewnątrz, to Godzilla zaczyna wariować, bo zauważa obecność innego tytana, no i zaczyna się zachowywać Dość nieobliczalnie. Gdy jeszcze King Kong po wyleczeniu swojego zęba jest odurzony narkozą, nasi bohaterowie otrzymują sygnał SOS właśnie z tej krainy, nie wybaczcie, nie pamiętam jak ona się nazywa tej krainy pod ziemią, do której się dostajemy tym portalem. Jakiś dziwny sygnał SOS stamtąd dociera, więc stwierdzają, że trzeba zebrać ekipę no i sprawdzić skąd ten sygnał po to pochodzi. No i nasza główna bohaterka, która jest naukowcem, Przewodzi departamentem odpowiedzialnym za King Konga, zbiera ekipę. No i do tej ekipy należy, słuchajcie, oczywiście ona, czyli naukowiec, jej córka, nie ma córka, i dodatkowo mamy tam naszego weterynarza, który już się popisał leczeniem zęba. Mamy również swego rodzaju youtubera, gościa, który działa w mediach społecznościowych, ale posiada wiedzę o wiele większą niż wszyscy naukowcy razem zebrani, więc jego też do tej ekipy do do dodajemy. No i leci również z nimi jeden wojskowy. No więc taka radosna ekipa. Pani naukowiec, jej nie ma córka, weterynarz, youtuber i jeden wojskowy. Schodzą pod powierzchnię tym portalem razem z King Kongiem, aby odkryć, kto wysyła sygnał SOS. Bo już pominę tutaj fakt, że schodzą tutaj do krainy z skrajnie bezpiecznej, pełnej krwiożerczych bestii, no ale wiecie, wydaje mi się, że jest to ekipa w pełni profesjonalna i bez problemu da radę obronią się przed każdym niebezpieczeństwem. Gdy nasi bohaterowie schodzą pod powierzchnię, tak naprawdę fabuła zaczyna troszkę wariować i dość swobodnie sobie płynąć, łącząc różne mniej lub bardziej powiązane scenki akcji ze sobą. Mamy wątek związany z godziną na powierzchni, wątek związany z naszą grupką bohaterów, która powoli odkrywa, kto to nadał, ten sygnał SOS i do czego to zmierza, oraz trzeci wątek związany z, troszkę z podróżą King Konga, który dociera do tak zwanego złego King Konga, po drodze spotyka małego King Konga, z którym się zaprzyjaźnia, no i tam toczą swoje, swoje walki, a na końcu wszyscy oczywiście się łączą i dochodzi do wieńczącego cudownego pojedynku. Cała fabuła jest niesamowicie prosta, tak naprawdę straciłem ją zainteresowanie gdzieś tak w połowie czasu trwania tego filmu i przestałem to racjonalnie śledzić, zresztą te wydarzenia tak jak powiedziałem są dość losowo powrzucane i nie mają, nie ma to większego sensu i tak naprawdę nie ma nawet co analizować tego co się dzieje, ale tak jak wspomniałem twórcy starali się tu zaimplementować dwie Pewnego rodzaju relacje między bohaterami, które mogłyby być ciekawe. Pierwsza z nich to jest właśnie relacja między King Kongiem a Małym King Kongiem. Mamy tutaj, można powiedzieć, typową relację rodzicielską, w której nasz starszy King Kong zaczyna się opiekować małym stworzeniem. Jednak cała ta relacja jest bardzo, potraktowana bardzo pomacoszemu i sprowadza się tak naprawdę do zakreślenia jej poprzez sceny podróży, gdy nasi bohaterowie, duży i mały, sobie Razem, i gdy toczą kilka pojedynczych pojedynków i tak naprawdę na tym ta relacja jest oparta i jasne udaje się tam wykrzesać troszkę emocjonalności między nimi, ale wydaje mi się, że zdecydowanie jest tu pole do popisu o wiele lepsze i zdecydowanie zabrakło tutaj pewnego rodzaju właśnie mocniejszego emocjonalnego podejścia i tak jak zdaję sobie sprawę, że tu mamy dwie bestie, między którymi trudno nawiązać interesujący, rozbudowany dialog, ale no wiecie, sztuka filmowa pokaz pozwala pokazać bliskość, miłość. Wiecie, taką potrzebę rodzicielstwa na rozmaite sposoby, niekoniecznie dialogiem. Więc wydaje mi się, że było tu naprawdę niezłe pole do popisu i można było ten wątek w bardzo ciekawy sposób rozbudować. Niestety tak się nie stało. Drugi wątek, który też mógłby być interesujący, to jest wątek między panią naukowiec, główną bohaterką, a jej córką tą niemą dziewczynką, która ma pewne powiązania z plemieniem. Nie pamiętam, jak oni się nazywają, ale tak jest tam plemię, plemię Indian, które zamieszkuje te tereny tej magicznej krainy. Ten wątek również mógłby być w interesujący sposób podprowadzony. Twórcy zdecydowanie starają się go zaakcentować, właśnie bliskości między matką a córką, ale też wydaje mi się, że to wszystko gdzieś tam ginie pośród poszczególnych scen akcji i takiej ogólnej jadki, która jest tutaj prezentowana. I, I ponownie zdaję sobie sprawę, czym ten film jest, ale jednak, jeśli już zaakcentowaliśmy pewne elementy, to fajnie by było je bardziej po prostu rozbudować. Pozostali bohaterowie są skrajnie denerwujący. Zarówno żołnierz, który leci z naszą ekipą, jest mocno frustrujący. Tak samo ten youtuber, ten gość działający w social media, też ma tak Taką manierę troszkę irytującą, a la Shrek. No i trzeci nasz weterynarz, który całkiem trafnie jest porównywany do Ace Aventury, też jest troszkę takim, wiecie, typem lekkiego szaleńca, więc trochę za dużo tych szaleńców się tutaj nazbierało na metr kwadratowy i szczerze, o, ich odbiór ich relacji jest mocno denerwujący i mi się kompletnie nie podobał. Zatem, jeśli fabularnie tutaj niewiele zadziałało, to co zadziałało? No, niewiele rzeczy, niestety. Sceny walki według mnie mocno kuleją i są mało efektywne. Poza tą gigantyczną wieńczącą całą opowieść potyczką, która faktycznie robi wrażenie. Ale to, czego mi bardzo brakuje w tym filmie, to zaakcentowania tego, że mamy tutaj do czynienia z faktycznie potężnymi, gigantycznymi istotami, które się autentycznie niszczą i rozwalają. W ogóle nie mamy poczucia takiej, takiej epickości tych scen. Zwróćcie uwagę, że wiele razy zwracam uwagę, gdy opowiadałem o Junie, Denisa Willene, że jemu się udało świetnie pokazać, a gente tá com... gigantomanie, tą epickość, widać ogrom tego świata, ogrom tych statków, tych plenerów, ci, ci, ci statyści, ludzie są gdzieś tam poukrywani w tle i ten autentycznie te, te, te całe te kadry zapierają dech w piersi swoją majestatycznością wizualną. I ta majestatyczność wizualna jest bardzo potrzebna również tutaj, aby ukazać potęgę tych bestii, tych tytanów. I tego według mnie tu się w ogóle nie udało zrealizować i wszystkie sceny walki hmm, wyglądają jak, wiecie, Taka walka marionetek. Nie czuć wielkości, nie czuć potęgi, nie czuć siły w czasie tych scen walki. Tego tu bardzo brakuje. Ostatnia rzecz, która mi się tutaj nie spodobała, to to, jak ten film został nakręcony. Kolor grading jest niesamowicie kontrastowy, niesamowicie nasycony. Wszystko wygląda jak wyjęte z jakiegoś popularnego teledysku, w którym mamy mocne światła, mocne kolory, mocną sztuczność i plastikowość tego wszystkiego. A nie przypuszczając, że będę obecnie oglądając jakieś filmy jeszcze jeszcze Miał przed oczami obrazy z rodem z Transformersów Michaela Beya z tego charakterystycznego gradingu teal and orange, w którym pomarańcz jest mocno zaakcentowany oraz niebieskie morskie kolory. Wiele razy już o tym gradingu na gałęzi opowiadałem, ale oglądając tą godzinę, naprawdę miałem przed oczami Transformersy Michaela Beya w negatywnym tego słowa znaczeniu. A jest to o tyle ciekawe, że przed seansem y, przeczytałem, że był to film, który częściowo został nakręcony na filmie. Dodatkowo chyba kamerami iMAXowymi, nawet, i szczerze, kompletnie tego nie widać. I to idealnie pokazuje, że nawet bardzo plastyczne, rewelacyjne narzędzie z punktu widzenia ukazywania świata filmowego, użyte w złych rękach, da zły efekt. Nie wystarczy nakręcić czegoś na filmie, żeby film wyglądał ślicznie, żeby dana produkcja wyglądała ślicznie. Jeszcze trzeba to dobrze nakręcić, dobrze oświetlić, poddać odpowiedniej obróbce post postprodukcji. Tego tutaj wszystkiego zabrakło. Film wygląda niesamowicie cyfrowo, nienaturalnie. I fakt, że zostało to nakręcone na negatywie, jest wręcz zadziwiające, bo mam wrażenie, że te wszystkie ujęcia zostały po prostu zepsute. Ostatecznie uważam, że jest to po prostu zły film. E, jednak ponownie zaakcentuję, nie jest to aż tak tragiczna produkcja jak Entman i tak dalej. Wycie, w sensie da się to obejrzeć i stwierdzić, że okej, okay, no dobra, coś tam się dzieje na ekranie, nie jest to jakieś totalnie żenujące, ale jest po prostu słabe. Wiele rzeczy mogło zostać zrealizowanych o wiele, o wiele lepiej. Dlatego odradzam wam pójście do kina na ten film. Uważam, że nawet osoby, które uwielbiają tego rodzaju produkcje z wielkimi bestiami, z potężnymi walkami, z efektownymi scenami, uważam, że nawet takie, takie osoby mogą być zawiedzione po tym seansie. I tak jak zdaję sobie sprawę, że duży ekran zachęca do pójścia na tego rodzaju produkcję, tak w ogóle nie czuć tej skali, słuchajcie. W ogóle nie czuć tego, że walczą potężni tytani, potężne bestie ze sobą. Mamy wrażenie, że to jest jakiś pokaz, pokaz marionetek. Nie podobało mi się to, niestety. Oczywiście, jeśli byliście w kinie lub pójdziecie, mimo moich negatywnych wrażeń, to dajcie znać, czy Wam się podobało. Czy spełnił wasze oczekiwania? Ja nie miałem dużych oczekiwań. Broń Boże, poszedłem na to licząc przede wszystkim chociaż na dobre, solidne kinoakcji, a że nie otrzymałem nawet tego... No to sami ro rozumiecie moje dość negatywne podejście. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Widzimy się, jak zawsze, w kolejnych materiałach. Miejmy nadzieję, że już o wiele bardziej pozytywnych.